jesteśmy świadkami, nie tylko świadkami, ale także obiektami szeregu żądań kierowanych ze strony środowisk LGBT. I wszyscy wiemy, co ten skrót oznacza. Będę mówił ze strony środowisk homoseksualnych. Ponieważ jesteśmy w środowisku naukowym, to będę się zajmował tylko tymi żądaniami, które kierowane są ze strony także polskich środowisk naukowych i to pedagogicznych. Także w polskiej pedagogice te żądania środowisk homoseksualnych są formułowane i niektórzy twierdzą, że polska pedagogika z tymi żądaniami sobie nie radzi, tych żądań nie podejmuje. Więc postaram się po pierwsze określić, jakie to są żądania ze strony tych środowisk homoseksualnych i po drugie na sam koniec powiem, jak sobie z tymi żądaniami radzi pedagogika. Po kolei, zatem punkt pierwszy, na czym, jaka jest treść tych żądań ze strony środowisk homoseksualnych. Nie mamy tutaj do czynienia z jednorodnością stanowisk. Te środowiska homoseksualne prowadzą taki wewnątrzrodzinny spór, nazywany sporem esencjalistów i antyesencjalistów. Jedni ci esencjaliści twierdzą, że jest jakaś szczególna natura homoseksualna, czy to męska, czy żeńska, i te osoby z taką właśnie naturą, szczególną naturą, są w społeczeństwie dyskryminowane i w imię równego traktowania wszystkich należy te osoby dyskryminowane potraktować poważnie. Natomiast jest także drugie środowisko w ramach tych, którzy te żądania stawiają, nazywają sami siebie antyesencjalistami. Nawiązują do myśli Michela Foucault, zmarłego na AIDS. To jedna z pierwszych ofiar na AIDS, praktykował bowiem homoseksualizm w Kalifornii i tam właśnie ten problem AIDS się rozpoczął. Znany jest oczywiście w filozofii, znany jest także w pedagogice i te środowiska homoseksualne powołują się właśnie na Michela Foucault, twierdzą, że nie ma jakiejś w ogóle istoty człowieka i oprócz tego nie ma jakiejś istoty homoseksualisty. Są po prostu ludzie mający rozmaite pragnienia seksualne. Stąd też tę teorię nazywa się teorią, tak z amerykańska mówiąc, teorią queer. To nie będę tłumaczył, co to właściwie znaczy, żeby ktoś nie pomyślał sobie to czy tamto. W każdym razie przedstawiciele tej teorii twierdzą, że trzeba nie tyle uszanowania jakiejś odrębnej natury homoseksualisty, co trzeba po prostu odblokowania ludzkich pragnień seksualnych i te pragnienia mogą być rozmaite. To uważa się za ulepszenie tej esencjalnej koncepcji, nazywa się tę poprawkę denormatywizacją sfery seksualnej, natomiast te środowiska esencjalistyczne postulowały tylko deheteronormatywizację sfery seksualnej. Więc mamy w obrębie tych żądań, w ramach tych żądań kierowanych do nas ze strony środowisk homoseksualnych, dwa typy tych żądań. Jedni chcą, żebyśmy dokonywali jakiejś deheteronormatywizacji sfery seksualnej, a drudzy idą dalej, chcą, żebyśmy w ogóle zrezygnowali ze stawiania w sferze seksualnej jakichkolwiek norm. Co ciekawe, przedstawiciel tej drugiej radykalnej koncepcji, profesor Jacek Kochanowski z Uniwersytetu Warszawskiego, odwołuje się właśnie wbrew tym swoim pierwotnym założeniom do pewnej stałej, powszechnej natury człowieka, która domaga się, żeby wszyscy ludzie traktowani byli w sposób równy, w sposób sprawiedliwy. Nie będziemy sprawiedliwi wobec tych odmieńców, mających odmienne pragnienia seksualne, jeśli nie zagwarantujemy im takich samych praw jak
tym osobom heteroseksualnym. Mamy tutaj zatem wprowadzenie pewnej prawdy ogólnie ważnej, chociaż twierdzi się, że nie ma jakiejś esencji człowieka, do której można by się w dyskursie filozoficznym odwoływać. Już wiemy zatem, czego żądają środowiska homoseksualne od polskiej, również polskiej pedagogiki. I druga część mojej wypowiedzi, jak sobie z tymi żądaniami radzi pedagogika. Oczywiście już od początku naszego spotkania słyszeliśmy, że nie ma jednej pedagogiki, tylko mamy różne koncepcje pedagogiki. Ja dzielę je na trzy rodzaje, posługując się kryterium przedmiotowym, więc zupełnie inaczej te trzy rodzaje pedagogiki traktują przedmiot pedagogiki, czyli owo wychowanie. Wszyscy się owszem zgadzają, że pedagogika zajmuje się wychowaniem, ale co to jest wychowanie, to udziela się trzech różnych odpowiedzi na to pytanie. Więc mamy klasyczną pedagogikę, tak również nazwał ją pan profesor Jaroszyński na początku naszego spotkania. Jest to pedagogika oparta na klasycznym ideale poznania naukowego, czyli celem wiedzy jest prawda, a nie jakiś interes, pożytek, przyjemność. I po drugie, wiedza pedagogiczna ze swojej istoty jest włączona w wiedzę filozoficzną. Nie sposób przecież określać metody wychowania, metody rozwoju człowieka, jeśli nie wiemy, kim jest, czyli co to jest człowiek, jaka jest istota człowieka i co to jest wychowanie człowieka. Więc bez wiedzy filozoficznej w klasycznym rozumieniu filozofii nie sposób uprawiać pedagogikę. Drugi model pedagogiki wiąże się ze zmianą koncepcji poznania naukowego, której dokonano na progu epoki nowożytnej, zmieniono cel nauki i zmienia się zatem i przedmiot, i także metoda nauki. To odbiło się także na pedagogice, co pokazuje m.in. ojciec Jacek Woroniecki. Nowożytna pedagogika, która budowana jest w ramach tego nowożytnego, nowego programu wiedzy naukowej, stawia sobie za cel nie poznanie prawdy, tylko jakąś inną wartość, wymierny pożytek, więc wiąże się pedagogika nowożytna z wiedzą o charakterze szczegółowym, czy to z socjologią, jak później z wiedzą socjologiczną, czy psychologiczną, czy z obrębu medyczną, czy z obrębu jakichś innych jeszcze nauk szczegółowych. Filozofia w sensie klasycznym im jest niepotrzebna. Wiemy, że filozofia nowożytna to jest de facto ciąg dalszy wyników nauk szczegółowych, a nie nauka mająca jakiś odrębny, autonomiczny przedmiot. I na gruncie tego nowożytnego ideału nauki mamy do czynienia z pedagogiką w dwóch odmianach. Nie mam czasu, żeby, zresztą to wszyscy po kursie filozofii i metodologii nauk powinni wiedzą, że mamy w myśli nowożytnej napięcie pomiędzy racjonalizmem a skrajnym empiryzmem. Jedni uważają, że jedynym źródłem wartościowej wiedzy jest spostrzeżenie zmysłowe. Drudzy uważają, że to spostrzeżenie zmysłowe nie dostarcza wiedzy wartościowej, tylko niezależna od spostrzeżenia zmysłowego wiedza rozumowa. Mamy dwie zatem odmiany nowożytnej pedagogiki. Jedna to jest odmiana związana z nowożytnym empiryzmem, przedstawicielem John Locke czy też Jan Jakub Rousseau, a z drugiej strony mamy pedagogikę kantowską. Przypomnę, Kant napisał dzieło Pedagogika i to w okresie klasycznym. W ten sam sposób pojmują rozwój człowieka, mianowicie rozwój człowieka to nie to samo, co mamy w klasycznej pedagogice. Nie wspomniałem z racji tego pośpiechu, który przeżywam tutaj, bo jestem w połowie. Mianowicie na gruncie klasycznej pedagogiki wychowanie to nic innego, tylko rozwój człowieczeństwa człowieka. Na gruncie nowożytnej pedagogiki
wychowanie to nie jest rozwój, metodyczny rozwój człowieczeństwa, człowieka, tylko rozwój człowieka w kierunku życia przyjemnego. Tę koncepcję rozwoju człowieka mamy również w pedagogice Immanuela Kanta. Wystarczy tylko zajrzeć do jego dzieła pedagogiki. Koniec końców chodzi o to, żeby nie poddawać się przeżywanym przez siebie uczuciom popychającym w tym czy innym kierunku. I celem tego jest przeżycie autonomii, czyli jakieś szczególne doświadczenie przyjemności związanej z niezależnością od świata zewnętrznego. I mamy trzeci model pedagogiki, wiążący się z tym, co tutaj już zostało przypomniane, postmodernizmem. Postmodernizm stawia co najmniej trzy tezy. Po pierwsze, kwestionuje możliwość poznania jakiejś obiektywnej prawdy, również prawdy o dobru. Po drugie, kwestionuje wolność człowieka, traktuje człowieka jako istotę zdeterminowaną. I po trzecie, postmodernizm, postmodernistyczne myślenie wyprowadza z pierwszej tezy konsekwencje, że nie ma jakichś zasad, czy to etycznych, czy pedagogicznych, które są zawsze i wszędzie ważne. Więc pedagogika nawiązująca do myśli postmodernistycznej kwestionuje sam sens wychowania człowieka. Jest ukierunkowana ta pedagogika na krytykę, czy to nowożytnej pedagogiki, czy klasycznej pedagogiki, mniej przez nich znanej. Kwestionuje się tu sensowność jakiegoś wysiłku wychowawczego. Całe zadanie pedagogów to, jak opisał profesor Jaroszyński w swojej ostatniej książce, mianowicie infekowanie umysłu człowieka sprzecznościami i w wyniku takiego zawirusowania pojawia się problem poprawnego funkcjonowania rozumu. Więc jak sobie z tymi żądaniami środowisk LGBT radzi pedagogika w tych trzech swoich odmianach? Wspomniałem, że postmodernistyczna pedagogika stoi u podstaw tych właśnie żądań. Jeśli nie ma jakiegoś świata obiektywnej prawdy, którą możemy wspólnie rozpoznać, to należy wyzwolić ludzkie pragnienia, w miarę możliwości starać się, żeby te pragnienia nie były konfliktowe. Trzeba zatem ludziom kadzić o konieczności jakiegoś sprawiedliwego traktowania innych, ale de facto chodzi o zwyciężenie pragnień tych silniejszych. Więc w tym nurcie pedagogiki ten temat homoseksualizmu się mieści, ale jest homoseksualizm traktowany jako opcja, która nie podlega, nie może podlegać jakiejkolwiek moralnej ocenie, zwłaszcza ocenie negatywnej. To jest zabronione i stąd też w tym dyskursie pedagogicznym współczesnym brakuje dyskusji z tymi żądaniami środowisk homoseksualnych, ponieważ za podjęcie takiej dyskusji no, grożą represje, włącznie z żądaniami zwolnienia z pracy. No, mam taki dokument, nawet list do rektora jednej z uczelni, żeby właśnie pracownika zwolniono, ponieważ on ośmielił się krytykować środowiska właśnie homoseksualne. Jak sobie z tymi żądaniami środowisk homoseksualnych radzi pedagogika nowożytna? Mamy ten temat obecny, czy wspomniany przynajmniej i u Immanuela Kanta, mniej u Rousseau, możemy tylko pewne domyślać się, jakie jest jego stanowisko w tym względzie. Ale zwłaszcza oświeceniowa pedagogika tym tematem się szczególnie zajęła i zwłaszcza Helwecjusz i Voltaire to są autorzy, którzy ten temat podjęli, ale twierdzili, że przyczyną homoseksualizmu są niemożliwości zaspokajania pragnień seksualnych.
Jeśli tylko zezwolimy, czy dopuścimy, umożliwimy społeczeństwu nieskrępowane życie seksualne, przygotujemy do tego chętne kobiety, to homoseksualizm zniknie, tak twierdzą encyklopedyści. I z tego powodu w kodeksie Napoleona już brakuje tych surowych kar za przestępstwo sodomii, no bo tu trzeba zmienić porządek społeczny, likwidować klasztory, likwidować rozmaite inne instytucje Kościoła katolickiego, wtedy zniknie problem homoseksualizm. I jest wreszcie pedagogika klasyczna, traktująca wychowanie jako metodyczny rozwój człowieczeństwa w człowieku, więc trzeba najpierw określić, kim jest człowiek w swojej istocie. Pedagogika musi się opierać zatem na antropologii filozoficznej, więc jeśli nieprzypadkowo pedagogika klasyczna przyjmuje, że człowiek jest istotą rozumną, czyli otwartą na obiektywną rzeczywistość, zdolną do rozpoznania tej realnej rzeczywistości, no to pierwszym wymaganiem pedagogiki klasycznej jest wymaganie życia rozumnego. I pod adresem środowisk homoseksualnych to wymaganie najpierw stawiamy. Jeśli słyszymy, że w Warszawie środowiska homoseksualne żądają tego czy tamtego, no to pytamy się argumenty. Jakie argumenty? Jedyny argument, bo my chcemy. Chce się niektórym mieszkańcom Warszawy to czy tamto praktykować i społeczeństwo powinno takiego argumentu, prawda, ludzkich chceń się tutaj słuchać. To nie wystarcza w pedagogice klasycznej. Życie rozumne oparte jest na odczytaniu obiektywnej rzeczywistości. Jeśli uważasz, że homoseksualizm jest czymś w porządku, no to podaj za tym argumenty odwołujące się do obiektywnych faktów, a nie do tylko subiektywnych ludzkich chęci. Po drugie, w klasycznej antropologii, na której się klasyczna pedagogika opiera, to człowiek jest pojęty jako istota ukierunkowana na przyjaźń. Przyjaźń, jak pisał Arystoteles, jest odpowiedzią człowieka na to, kim jest człowiek. Takie wyjaśnienie znajdujemy u Arystotelesa. Czyli człowiek jest istotą nie tylko zdolną, ale zobowiązaną do przyjaznego, czyli życzliwego traktowania innych. I znów pod adresem tych środowisk pytamy się, czy tutaj chodzi w tych praktykach, może chodzić o przyjaźń. Jak wiemy, Sokrates tym tematem homoseksualizmu zajął się w jednej z rozmów zanotowanych przez Ksenofonta w Biesiadzie i twierdzi, że związki homoseksualne przyjaźnią być nie mogą. Dlaczego przyjaźnią być nie mogą? Dlatego, że nie opierają się na obiektywnej rzeczywistości. A co jest tą obiektywną rzeczywistością, której nie respektują związki homoseksualne? Mianowicie obiektywny sens, obiektywna rzeczywistość kobiecości, męskości człowieka. Dzięki tej kobiecości, męskości zaczyna istnieć nowa osoba ludzka, praktyki homoseksualne tej obiektywnej rzeczywistości sfery seksualnej nie respektują. Już mój czas minął właściwie, czy mija, więc już tylko konkluzje. Nie wszystko zdążyłem tutaj wyjaśnić. Jeśli realizuje się, nie tylko postuluje się, jakąś denormatywizację naszego prawa do własności prywatnej, prawa do odpoczynku, to jeszcze pół biedy. Jeszcze jakoś przeżyjemy do pierwszego dzięki tym skromnym, prawda, czy nieszanowaniu naszego prawa do posiadania własności prywatnej. Jeśli ktoś jeszcze jakichś innych obszarów naszej prywatności nie uszanowuje, też jakoś przeżyjemy. Problem jest dużo poważniejszy, czy arcypoważny, jeśli postuluje się denormatywizację sfery seksualnej. To jest sfera, dzięki której każdy człowiek zaczyna istnieć. To jest sfera naszego bytowego początku.
czyli sprawa w naszym życiu najważniejsza. Po drugie, nie inną drogą, tylko drogą naszej kobiecości, męskości realizujemy nasze najgłębsze zaangażowania, łącznie z zaangażowaniem w stosunku do Stwórcy, bo zakonnik, prawda, przybiera szczególny strój, odziewa się, żeby pokazać, że swoje ciało darował samemu Stwórcy. Oto właśnie w tym sporze ze środowiskami LGBT nam chodzi. Dziękuję bardzo.